miejsce w południowej Kachetii, tuż przy granicy z Armenią. Tu mam taką, tak lokalsi mi powiedzieli, że jest taka dolina, w której powinno być coś ciekawego. Zobaczymy, no ja się zadowolę byle czym, byle by coś było. No zobaczymy, no. Jest co prawda połowa lipca, jest bardzo gorąco i obawiam się, że większość zwierzaków jest pochowanych. No ale jak nie... I mamy pierwszą zdobycz w Gruzji. Żółw grecki, samiec, bo można to poznać po spodzie. Jest godzina 6 rano, gdzieś się wybiera. Ja go sobie tutaj zniosę z drogi, bo tu czasami chodzą stada baranów i koni, żeby go nie zdeptali. Że tę dolinę mogę nazwać śmiało żółwiową. Węży nie ma, parę jaszczurek, ale co krok taki piękny żółw. To już jest chyba, nie wiem, z 10 osobnik, a spotkany tutaj jest ich tu mnóstwo. Nie ma węży, troszkę jaszczurek, coś tam jest.